wieczór, witam na konferencji prasowej po meczu GKS Tychy a PGO Lig Opole. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 3-1. Poproszę o pomeczowy komentarz. Najpierw trener gości, pan Jacek Szopiński. Muszę pogratulować GKS-owi zwycięstwa. Był w tym meczu zdecydowanym faworytem i nie zawiódł. Wygrał na pewno zasłużenie, to nie ulega wątpliwości. Niemniej musiał się trochę namęczyć. No my obraliśmy na ten mecz odpowiednią taktykę. Wiedzieliśmy, że GKS będzie przeważał, że jest to drużyna o dużym potencjale, że jeszcze dodatkowo grał u siebie, że będzie dużo strzałów. I naszym zadaniem było przede wszystkim dobrze kryć zawodników, żeby nie zostawiać im dużo miejsca, a próbować swoich sił w kontratakach. Ważne było, żebyśmy się potrafili utrzymać na krążku w tercji przeciwnika. To nam wychodziło może troszkę słabiej, ale myślę, że to gdzieś to powinno przyjść. No jest to, nasza drużyna jest bardzo młoda, jest dużo chłopaków nowych. Ona się tworzy, ta drużyna dopiero. W dzisiejszym meczu naszym największym mankamentem to były chyba kary, które łapaliśmy w niepotrzebnym momencie. Trzy kary w tercji ataku no nie mają prawa mieć miejsca jeszcze z taką drużyną jak GKS, bo to pomijając to, że się wybroni to, ale straci się masę sił, a nasza kadra jest dosyć wąska zawodników. I to na pewno jest na minus, musimy to wyeliminować. Na pewno nie mogę mieć do drużyny, do zawodników zastrzeżeń odnośnie zaangażowania, ambicji, woli walki. Tu to podjęli i to tak często w takich meczach jest. Zdarza się, że przeciwnik jest lepszy, dominuje, ale liczą się gole. I tu doszliśmy na 2-1 przy jakimś splocie okoliczności. Mogliśmy sprawić niespodziankę. Wierzyliśmy w to, że uda się powalczyć, że ten zagraliśmy zupełnie inny mecz niż poprzednio u siebie z Krakowią, gdzie tej wiary nam zabrakło. No, nie ulega wątpliwości, że GKS wygrał zasłużenie i jeszcze raz gratuluję zwycięstwa drużynie gospodarzy. Dziękuję. Trener gospodarzy, pan Andrzej Gusow. Powiem, że obydwie drużyny rozegrali bardzo dobre spotkanie moim zdaniem. Nie patrząc na to, że i my, i drużyna z Opole, to był czwarty mecz w tygodniu, cały czas wyjazdy i w sumie czwarty mecz w tygodniu. Jestem zadowolony z formy fizycznej mojego zespołu. My, jak powiedział kolega, cały czas dominowali, trzymali ten krążek, dużo grali w tercji ofensywnej. Ale przeciwnik zagrał dzisiaj bardzo mądry mecz przeciwko nam i było ciężko naprawdę. Byłem tak troszeczkę zdziwiony, ale było ciężko. No i oprócz tego oczywiście, że rewelacyjne spotkanie moim zdaniem rozegrał bramkarz gości. 60 strzałów tam zgodnie z naszymi papierami miał i tylko 3 bramki. Także powiem, że w sumie jesteśmy zadowoleni z tego, jak zagrali te pierwsze 6 meczów. Teraz mamy trochę czasu na to, żeby odpocząć, żeby dojść do siebie, trochę podnieść nasz poziom fizyczny do góry. No i w sumie jedyny problem, że za dużo naszych chłopaków wyjeżdża na kadrę. Nas tu zostaje 2 trenerów i chyba 9 albo 8 zawodników. Także w sumie nie mam pretensji do swoich chłopaków na temat dzisiejszego meczu. Jedyne, co możemy polepszyć, to końcówka, to znaczy ostatni strzał, nie? Plus gra w przewadze. To na razie jest problemem u nas. Brakuje zawodnikom, powiem tak, mądrości, brakuje takiego doświadczenia. Dziękuję bardzo.